Dzień dobry. Dziś pokażę Państwu, jak napełnić atomizer BAT. W opakowaniu znajdziemy dwa atomizery, dwie gumowe uszczelki oraz jeden gumowy lejek. Rozpakowujemy nasz atomizer. Posiada on sztywny, płaski, plastikowy ustnik, a osadzony jest na gwincie 510. Zdejmujemy ustnik. Tak wygląda gumowa uszczelka, którą zaraz też ściągniemy. Przykręcamy baterię. Teraz możemy użyć likwidu z buteleczki 50 ml, na którą nałożymy gumowy lejek. To umożliwi nam bezpośrednie wlewanie likwidu do atomizera. Bądź też skorzystać ze strzykawki. Napełniamy ją około 1 ml likwidu. I wypełniamy zbiorniczek. Choć na pudełku widnieje nazwa Atomizer BAT, tak naprawdę jest to kartomizer. Kiedy już napełnimy nasze urządzenie, należy szybko zatkać je uszczelką. Uciekło mi. I już jest. Teraz wystarczy, że założymy ustnik. I jesteśmy gotowi. Jeżeli chcemy, żeby sprzęt wyglądał bardziej elegancko, możemy użyć specjalnej osłonki. Dziękuję za uwagę.